Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam osoby urodzone 27 lutego. Dla Was będzie taka szybka, ogólna wróżba urodzinowa. Niezależnie od tego, w jakim roku przyszliście na świat, ile konkretnie macie lat, ważne, że świętujecie swoje urodziny właśnie 27 lutego. I to taki mały prezencik ode mnie dla Was, moi drodzy. Przypadła Wam w udziale karta Król Kielichów, czyli widzę Was tutaj jako osoby takie dojrzałe emocjonalnie, potrafiące panować nad swoimi uczuciami, emocjami, potrafiące się nimi dzielić z ludźmi, ale też tak rozważnie, czyli dajemy tam, gdzie po prostu ktoś na to zasługuje. Nie dajemy z siebie nadmiernie po to, żeby siebie zubażać, tylko po to, żeby po prostu zachować taką równowagę emocjonalną. Jest to dobry doradca w sprawach uczuciowych. Może oznaczać psychoterapeutę, kogoś, kto tutaj potrafi nam właśnie dobrze doradzić, więc albo Wy korzystacie z pomocy takiej osoby, czy to profesjonalisty w danym zawodzie, czy to po prostu takiego wiernego przyjaciela, który jest właśnie dobrym doradcą w sprawach sercowych, potrafi wysłuchać, wspomóc dobrym słowem, albo po prostu to do Was ludzie się zwracają po takie porady sercowe, ponieważ jesteście jakby swego rodzaju autorytetem, osobą uważaną za dojrzałą emocjonalnie, za znającą się na uczuciach, relacjach, związkach, która już swoje przeżyła i która jest w stanie podzielić się swoim doświadczeniem, wrażliwością, empatią. Jest to też taki symbol troskliwego męża, ojca. W związkach może nam pokazywać na pewną różnicę wieku pomiędzy partnerami, ale jeżeli macie na myśli konkretną relację, to na pewno jest to taka relacja, uczucie odwzajemnione, gdzie Wasz partner po prostu jest troskliwy, czuły, może się Wami zaopiekować z pełnym oddaniem, z pełną troską. Taka osoba po prostu, która jest w stanie dać poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. To też może być osoba bardzo dobra, jeżeli chodzi o pracę, czyli bardzo twórcza, bardzo taka miła, towarzyska w kontaktach. Taka, dzięki której też atmosfera w pracy układa się rewelacyjnie. Nie ma tam niesnasek, nie ma tam jakichś złych emocji. Jest to po prostu osoba otwarta. Tutaj na tej karcie ten król jest pokazany na takiej muszli właśnie otwartej, symbolizującej tą otwartość, komunikatywność, wylewność w uczuciach. Jest jakby ta perła w tej muszli i jeszcze wznosi w takim akcie zwycięstwa ten puchar. To jest zdecydowanie zwycięstwo uczuć, zwycięstwo wrażliwości, zwycięstwo serca nad rozumem. Natomiast król kielichów jest też bardzo dojrzałą postacią i to nie jest tak do końca, że on nie kontroluje też umysłem, ponieważ to jest jedna z nielicznych postaci, które właśnie potrafią te swoje uczucia doskonale wyważyć, czyli dawać dojrzale, dawać tam, gdzie rzeczywiście trafia to na podatny grunt. Także taka mądra miłość po prostu, nie taka lekkomyślna, gdzie lekką ręką rozdajemy te nasze uczucia i później cierpimy z powodu tego, że ktoś nas zranił, że te nasze uczucia podeptał albo wziął za dużo, nie dając nic w zamian. Więc jest to osoba taka konkretna uczuciowo, ale bardzo wrażliwa, empatyczna, pomocna, zawsze potrafiąca wesprzeć dobrym słowem czy radą. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, być może nie jest to najlepsza karta, dlatego że tutaj niekoniecznie jest to osoba tak twardo potrafiąca stawiać warunki w biznesie. Być może częściej właśnie osoba idąca na rękę, gdzieś tam szukająca polubownych rozwiązań. No a wiadomo, w biznesie czasem trzeba po prostu twardo stawiać warunki, twardo walczyć o swoje, więc tutaj jeżeli akurat chodzi o finanse, no nie zapowiada to jakichś takich, powiedziałabym, górnolotnych transakcji, czy jakiejś znacznej poprawy finansowej, aczkolwiek jest to dobra karta ogólnie dla życia zawodowego, czyli dobrych kontaktów w pracy, weny twórczej, polotu, pomysłowości, takiej pracy, którą wykonujemy z całym sercem i z poświęceniem. W sprawach zdrowotnych mogą tutaj pojawić się dolegliwości związane z płynami ustrojowymi w organizmie. Oczywiście również jakieś dolegliwości sercowe, ponieważ król kielichów, jak wszystkie kielichy, odnosi się oczywiście do spraw uczuciowych. To jest po prostu symbolizowane przez serce, więc na serce również należałoby uważać, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że te wskazówki okazały się przynajmniej dla niektórych pomocne. Składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszych urodzin. Przede wszystkim dużo miłości, ale takiej miłości dojrzałej, pozytywnej realizacji wszystkich Waszych zamierzeń oraz spełnienia Waszych najskrytszych marzeń. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam gorąco wszystkich, do usłyszenia i do zobaczenia.